43. sesję Rady Ministrów w Gostyniu. Witam wszystkich przybyłych, panią radną, pan radnych, panów burmistrzów, pana radcę prawnego, przedstawicieli wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich pozostałych. Stwierdzam, że na sali mamy obecnych 20 radnych, tak więc stanowimy kworum. Zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, przedstawię propozycję zmieniającą ten porządek. I tak, polega to na wycofaniu z porządku obrad w punkcie 6 punktu 4 projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Gostyń na lata 2018-2024. Jest propozycja, żeby pan przewodniczący mówił do mikrofonu. Dziękuję bardzo. Czy mam zacząć od początku? Nie. Wniosek przyjęty. Wniosek przyjęty. Druga propozycja to jest wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6, w podpunkcie 2 projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu i w punkcie 3 projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu oraz nadania tej jednostce statutu. Czyli będziemy mieli podpunkt drugi, trzeci i kolejno czwarty, piąty i szósty. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie zmiany do porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem tych zmian? Proszę o podniesienie ręki. Dwudziestu radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zmiana porządku została przyjęta i teraz może przegłosujemy dla pewności cały porządek obrad ze zmianami. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Dwudziestu radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty. Zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, w tym miejscu bardzo proszę pana burmistrza Jerzego Kulaka oraz pana Waldemara Mintę, trenera Kolarskiego Klubu Sportowego w Gostyniu, w celu przedstawienia informacji o działalności klubu oraz dokonania przekazania rowerów na rzecz klubu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, sami nie wiedzieliśmy, jaka będzie formuła tego krótkiego mojego wystąpienia. Uzgodniliśmy, że ja powiem kilka zdań na początku, a później przekażę głos panu trenerowi, dyrektorowi, również prezesowi, dyrektorowi i trenerowi, który przedstawi krótką prezentację. Ja z mojej strony chcę powiedzieć tyle, że Państwo na jednej z wcześniejszych sesji przeznaczaliście kwotę ponad 20 tysięcy złotych na takie dodatkowe wsparcie jednego z klubów. Chcę powiedzieć, że to nie pierwszy raz zwróciliśmy się do Rady Miejskiej o to, aby oprócz tych pieniędzy, które trafiają do klubów, powiedzmy w tym takim wsparciu normalnym, czyli co roku przekazujemy środki na kluby sportowe, to doceniamy również szczególne osiągnięcia poszczególnych klubów. Najczęściej to wygląda tak, że jeden klub w jednym roku dostaje taką dodatkową gratyfikację finansową, najczęściej na sprzęt. I w tym roku chcieliśmy podziękować zawodnikom KKS-u Gostyń, którzy osiągnęli niewiarygodne wyniki, bo to trzeba określić takimi właśnie przymiotnikami, niewiarygodne wyniki i osiągnęli kilkanaście sukcesów na szczeblu ogólnopolskim i nie tylko, tak? Bo to jeszcze wiem, że były też wyścigi nawet o zasięgu europejskim. Za chwilę o tym powie pan Minta. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że dostałem taką propozycję, aby przekazać ten sprzęt na takim spotkaniu w moim gabinecie,
ale uznałem, że skoro będzie odbywała się ostatnia sesja Rady Miejskiej tej kadencji, skoro to państwo przeznaczyliście te pieniądze, to zrobimy to krótko podczas takiego kilkuminutowego spotkania właśnie na sesji, gdzie pokażemy, że to nie jest tak, że burmistrz to robi, że tak powiem, na własnym... To jest własna inicjatywa burmistrza, tylko że jest to wywiązanie się z zobowiązania, czyli z waszej decyzji. To państwo przeznaczyliście pieniądze na jednej z wcześniejszych sesji, a ja mam dzisiaj zaszczyt w imieniu państwa przeznaczyć ten oto sprzęt. Mówimy tutaj o dwóch wysokiej klasy rowerach. No, pojazdy, tak? Do jazdy indywidualnej na czas, czyli specjalistyczna nazwa. Wartość to jest 24 tysiące złotych, które trafią dla naszych sportowców. Panie Przewodniczący, ja też poproszę Pana tutaj do nas, za chwilę przekażemy te rowery, a Pana Waldemara poproszę o kilka słów, no, takiego rozwinięcia tego tematu. Pewnie łatwiej mi prowadzić trening sportowy niż w tej chwili rozwijać temat. Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo inicjatywa Państwa na pewno jest dla nas bardzo znacząca. Myślę, że to nie jest jakby jedyny rok, gdzie jesteśmy naprawdę na bardzo wysokiej półce, bo jesteśmy powtarzalni. To są medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i to jest duża powtarzalność. W tym roku jest 10 medali Mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. Zawodnicy w tej chwili przechodzą do wyższej kategorii wiekowej, kategorii juniorów, gdzie jest wymagany właśnie specjalistyczny sprzęt czasowy i bardzo mnie cieszy, że Państwo żeście dostrzegli, że warto właściwie nam w tym pomóc. Korzystając z okazji, bo może bym opowiadał pewnie cały dzień, ale nie będę. Chciałbym przedstawić właściwie, można powiedzieć, że złote medale to pewnie składy są bardziej z potu niż ze złota, z cierpienia, z treningu, z tysięcy przejeżdżanych kilometrów, przerzucanych, nie wiem, ton żelastwa, przebiegniętych gdzieś tam kilometrów, czy ćwiczeń równoważnych na sali. No Bóg dał mi to szczęście, że może co nieco potrafię, ale gdybym nie trafił na nich, to pewnie niewiele też bym potrafił. I to jest też taka pewna spójność, gdzie no jest ona wręcz pożądana, żeby mieć trochę tego farta w życiu i w momencie, kiedy człowiek właściwie całe swoje życie poświęca na coś, żeby te efekty, które są, chociaż dały trochę zadowolenia. Myślę, że oni też to zadowolenie mają, mimo że czasami pewnie nie bardzo nawet patrzeć mogą na mnie i na to, co im proponuję. No ale tak wygląda kolarstwo. Nie wiem, czy Państwo, dla porównania powiem tylko, że kiedyś spróbowano wymierzyć jakby wydatek energetyczny przejechania jednego etapu Tour de France i równoważnie z rozegraniem 3 meczy piłki nożnej pod rząd. To kiedyś tam ktoś pomierzył, więc widzicie, że nie jest to łatwy sport. No ale co zrobić? Zuzanna Olejniczak. Proszę bardzo, Zuza, może wstaniesz. Czterokrotna mistrzyni Polski. W ubiegłym roku akurat znalazła się w trójce najlepszych dziewcząt, które miały okazję pojechać na tak zwany Festiwal Młodzieży Europy, gdzie zajęła 11 miejsce ze startu wspólnego. W tym roku też jeździ, widzicie, specjalną koszulkę małszytą z orłem na piersi. Jest to prawo mistrza Polski, że może kolejny sezon występować w takiej koszulce. No w tej chwili Zuza jest już w szkole mistrzostwa sportowego. No i życz Boże, żeby ta kariera się rozwijała tak jak do tej pory. Tobiasz Zaręba. Fenomenalny właściwie ten rok, bo w zeszłym roku jeszcze tak nie było, ale w tym roku mistrz Polski ze startu wspólnego juniorów młodszych, brązowy medalista. 2 Puchary Polski wygrał, złoty medalista w jeździe dwójkami, srebrny medalista z toru, srebrny medalista z drużyny i tak bym mógł wymieniać. Niesamowity właściwie postęp. No i chciałbym, żeby ta kariera dalej trwała tak jak w tej chwili. Jakub Piechocki, może jeszcze nie tak utytułowany, ale w tym roku też po raz pierwszy
właściwie na Mistrzostwach Polski na torze w Pruszkowie miał szansę pojechać po medal. Na razie skończyło się na miejscu czwartym, ale srebrny medalista z drużyny torowej, srebrny medalista z drużyny szosowej i też wszystko przed nim. Nie ma największego tytana tu w tej grupie jeszcze, Kacpra Majewskiego. I tak żałowałem, że ten Kacper nie przyjechał, bo on bardzo lubi mówić. Jest niesamowicie też utytułowany, bo jest mistrzem Polski z tego roku z jazdy indywidualnej na czas. Górskim wicemistrzem Polski, złotym medalistą z drużyny, srebrnym medalistą w zeszłym roku, srebrnym medalistą też z jazdy na czas. I tak jak Zuza miał szansę reprezentować Polskę na Festiwalu Młodzieży 16-latków Europy, gdzie był szósty na czas. To jest szóste miejsce, to jest chyba najlepsze miejsce, które polski zawodnik zdobył do tej pory na tych igrzyskach. No zobaczymy, jak ta kariera się będzie dalej rozwijała. Ja nie chciałbym, żeby Państwa zanudzać, bo mógłbym. Ja tylko zrzucę, zobaczcie, może zatrzymiemy się, bo trening sportowy to jest taka technologia, powiem tylko na koniec, i właściwie wszystko jest wymierzalne, wszystko jest oprogramowane. To są na przykład badania wydolnościowe Zuzy Olejniczak i w oparciu o takie badania jakby programuje się trening. Te rowery jeszcze nie mają zamontowane czujników mocy, ale zawodnik na tych badaniach jest po prostu jakby badany pod kątem przemian energetycznych i w której strefie jakie parametry mocy osiąga i tak jakby prognozuje się trening. Czyli trening dzisiaj to jest właściwie taka technologia, gdzie no mało kiedy się zdarza, żeby oni na tym poziomie, nie wiem, wyjeżdżali sobie na rower i tak sobie gdzieś tam, teraz jeździmy po sezonie, teraz wyjeżdżamy, tak sobie jeździmy. Natomiast każdy właściwie odcinek sezonu to jest ukierunkowane na dane zawody, gdzie naprawdę trzeba niesamowicie jakby wygłówkować, jakim mikrocyklem do tego się przygotować, co trzeba robić, żeby osiągnąć jakiś tam wynik. I to się może też, te wyniki mogą być, ale mogą być też olbrzymie porażki. Ostatnia już wypowiedź na temat nawet Zuzy. Wygrywa Olimpiadę Młodzieży, czyli Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Za 2 tygodnie mamy tor. Na torze jest straszny dołek, gdzie Zuza właściwie jechała po 2 pewne medale. Ja nie mówię, że to miało być złote, ale w trójce to tam właściwie to nie wychodziła z zasięgu. Obyło się bez żadnego. Jeszcze zostały górskie szosowe Mistrzostwa Polski i wtedy była wielka gdzieś tam dylemat, co z nią robić, ponieważ sezon już bardzo długi, ona już była też nie wiadomo, czy na tyle zmęczona, żeby już dawać jej trochę jakby odpocząć. No i właśnie to, co powiedziałem, że czasami pewnie nie mogą na mnie patrzeć, bo zaproponowałem jej takie obciążenia, że po tych górskich, kiedy żeśmy, może pan wróci tam te slajdy, po tych górskich, kiedy żeśmy się oboje popłakali jeszcze wcześniej, to ona powiedziała, że miała tak dosyć, to jest właśnie jak wjeżdża, niech pan cofnie, tylko to jest właśnie jak wjeżdża na metę górskich szosowych Mistrzostw Polski koło Wałbrzycha w Walimiu. No i tak wygląda kolarstwo. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy mamy wręczyć te rowery, ale ja się trochę boję dotknąć, bo to jest tak drogie. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzimy. Serdecznie dziękuję, że odwiedziliście nas, możemy chwalić się Waszymi sukcesami, możemy jako samorząd Was wspierać. Obawiam się, że w przyszłym roku nie kupimy 2 rowerów za 24 tysiące. Zresztą będzie nowa rada, mam nadzieję, że stary nowy burmistrz. Auto. Idziemy na bogato, widzę, idziemy na bogato. Będziemy rozmawiać z radnymi po wyborach. Dobrze? Ustalmy, że będziemy wtedy decydować, w jaki sposób Was wesprzemy. Panie Przewodniczący, jak się Pan nie boi, to proszę teraz te rowery przekazywać. Przepraszam, jak zwykle. Panie Burmistrzu, Pan pomoże. Dziękuję.
Wracamy do porządku obrad. Punkt drugi porządku. Informuję, że protokół z 42. sesji Rady Miejskiej w Gostyniu został podpisany. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja burmistrza Gostynia z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Zakończył się remont drogi na ulicy Górnej w Gostyniu. Wymieniona została nawierzchnia jezdni na odcinku około 300 metrów. Wyregulowano także studnie kanalizacji i zlikwidowano progi zwalniające. Nowa nawierzchnia ułożona została między blokami 1 i 9. Pracę wykonało przedsiębiorstwo Drogbud Gostyń. Nowego blasku nabrało przejście dla pieszych łączące ulicę Robotniczą i Willową. Ciąg pieszy został wyremontowany na długości niecałych 100 metrów. Inwestycja została wykonana w ramach funduszu remontowego, a pracę na zlecenie gminy Gostyń wykonała firma Kawa z Krajewic. Trwa budowa nowego chodnika przy ulicy Zielonej w Kunowie. Pracę wykonuje firma brukarska Widbud z Gostynia. Ciąg pieszy powstaje na długości ponad pół kilometra. O budowę chodnika przy ulicy Zielonej zabiegali mieszkańcy Kunowa, którzy przekazali również środki z Funduszu Sołeckiego na opracowanie dokumentacji. Ruszyła budowa remizy OSP w Kosowie. Powierzchnia użytkowa nowej remizy to niecałe 300 metrów. Napisane mam sześciennych. Wydaje mi się, że powinno być kwadratowych. Pytanie, czy moja nauka na Politechnice była na tyle owocna, że to nie ja się mylę. Ale ja jednak przeczytam, że to jest niecałe 300 metrów kwadratowych. W budynku znajdują się między innymi, będą znajdować się między innymi garaże, magazynek, szatnia, umywalnia, toaleta, sala zebrań i sala komputerowa. Koszt wybudowania remizy to 1 300 000 zł, a zadanie to wykonuje konsorcjum firm z Leszna, firma Abacus i firma Handbud. Rozpoczął się również remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie. Wykonywane jest nowe pokrycie dachowe, wymieniona jest zewnętrzna stolarka okienna. Pracę wykonuje konsorcjum firm z Leszna, czyli podobnie jak w poprzednim przypadku firma Abacus i firma Handbud. Działkę usytuowaną w Gostyniu na ulicy Górnej wystawiła na sprzedaż gmina Gostyń. Nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne. Działka ma ponad 1 hektar powierzchni, a jej cena wywoławcza wynosi ponad 1,5 miliona złotych netto. Przypomnijmy, że do kupienia są także działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne przy ulicach Aleksandra Fredry, Władysława Reymonta w Gostyniu oraz w Kunowie przy ulicy Spacerowej. 27 września bieżącego roku 102 urodziny obchodziła pani Jadwiga Wojciechowska z Gostynia. Jubilatkę z życzeniami zdrowia i pogody ducha odwiedziłem wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Mirosławem Żywickim. 42 pary, które obchodziły w tym roku 50. rocznicę ślubu, odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci otrzymali również kwiaty, albumy książkowe oraz listy gratulacyjne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła remont nawierzchni jezdni wzdłuż drogi krajowej nr 12 w Gostyniu. Utrudnienia w ruchu występują od ronda Solidarności do ulicy Jana Pawła II. W ramach inwestycji wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni na ulicy Olejniczaka oraz na rynku. Wyregulowane zostaną również studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Prace powinny zakończyć się w drugiej połowie października bieżącego roku. W ostatnich dniach w Gostyniu gościły 3 delegacje zagraniczne. Na uroczystościach 65-lecia cechu rzemiosł różnych gościli przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Drezna. Między innymi w festiwalu Muzyka Sacramontana uczestniczyli goście złotewskiej Kekawy, a na zaproszenie Domu Europejskiego Gostyń odwiedzili z rewizytą przedstawiciele włoskiej gminy Bedicole. Pomysł na inwestycje, imprezę czy wydarzenie, które miałyby być zrealizowane w 2019 roku, można zgłaszać za pomocą platformy Go Gostyń Obywatelski. Wystarczy wejść na stronę www.konsultacjegostyń.pl i w menu wybrać zakładkę Zgłoś pomysł, a następnie opisać ten pomysł. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej. Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 15 października 2018 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Pan radny Wojtkowiak, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do naczelnika koniecznego. Jak wygląda sytuacja uzbrojenia działek na Pożegowie? Chodzi mi o tereny Fredry i Reja. Oraz następne zapytanie do pana burmistrza. W sierpniu prezydent ustanowił na stulecie niepodległości medale i chciałem się dowiedzieć, czy już coś wiadomo, czy ktoś, jakiś mieszkaniec z gminy Gostyń otrzyma je, czy... To ja odpowiem. Ten druga część pytania, nie jestem przygotowany, bo nie wiem o takiej nagrodzie. Możemy mówić tak, że sprawdzimy to. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę, że warto byłoby w ten sposób docenić. Mamy co najmniej kilku mieszkańców, mam w głowie, które mogłyby tego typu wyróżnienie otrzymać. Jeżeli chodzi o infrastrukturę tych działek Fredry, Reja, tak? To jest temat, który podjęliśmy przy rozmowach z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i będziemy dążyli do tego, żeby to ZWiK wykonał te inwestycje i najprawdopodobniej w przyszłym w projekcie budżetu na przyszły rok będziemy chcieli zabezpieczyć pieniądze, które przekażemy w formie aportu do ZWiK-u. Tylko nie chciałbym jeszcze w tym momencie powiedzieć na 100%, że tak się stanie, bo jeszcze nie rozmawiałem z panią Hanią o dochodach. Mamy taką zasadę, że najpierw rozmawiamy o dochodach, a potem o wydatkach i chciałbym się trzymać tej zasady. Dziękuję bardzo. Pan radny Czajka, proszę. Panie burmistrzu, nawiązując do sprawozdania, śledziłem ogłoszenie, bardzo duża działka na ulicy Górnej. Myślałem, że ewentualnie tą działkę gmina będzie mogła przekazać po budownictwo mieszkaniowe, jeśli gmina przystąpiłaby oczywiście do programu Mieszkanie Plus. Chciałbym zapytać, czy jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, czy gmina w tak dobrej lokalizacji posiada ewentualne działki, które można by z czasem przeznaczyć na program Mieszkanie Plus, jeśli oczywiście byśmy do programu jako gmina przystąpili. Ja chcę państwa poinformować, że rząd wycofał się z tego pomysłu Mieszkania Plus i przeznaczania działek gminnych, czyli tak naprawdę to jest dzisiaj nieaktualne. Uznaliśmy, że skoro jest taka potrzeba, aby w Gostyniu powstały nowe bloki, chcemy w przetargu sprzedać tą działkę celowo. Musimy zastanowić się i pewnie to będzie dyskusja z radnymi po wyborach, w jakiej formule chcielibyśmy skorzystać. To już się teraz nie nazywa Mieszkanie Plus, tak? Czynsz Plus, to już teraz ta nazwa brzmi tak. Ja mam obawy, czy to znowu się nie zmieni. Ja jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem państwu ostatnio, że my będziemy chcieli skorzystać z pomocy rządowej, która miałaby być skierowana do mieszkańców, których nie stać na kredyt. Ale dzisiaj niestety zastępuje się jeden program drugim. Te informacje są, nie są zbieżne, tak jak państwo widzicie. I myślę, że powinniśmy zastanowić się nad tym, czy to czasem nie skończy się w taki sposób, że gmina po prostu, czy deweloper wybuduje dla gminy blok, a gmina w jakiś sposób będzie chciała, i tu będzie pytanie też do nowych radnych, czy wynajmować te mieszkania ludziom, czy w jakiś sposób przekazać, czy skredytować. Myślę, że to będzie trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie na początku przyszłego roku, bo na razie rzucanie haseł Mieszkanie Plus to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, bo pan radny Czajka może myśleć o czymś zupełnie innym niż ja. Jeżeli nie wejdziemy w szczegóły i nie stwierdzimy, czy my chcemy te mieszkania rozdawać, sprzedawać, wynajmować, czy wynajmować w taki sposób, aby dojść do własności, to ta dyskusja nie ma sensu. Chcę też państwu powiedzieć, że gdzieś tam przeczytałem taki zarzut w stronę gminy Gostyń, że te mieszkania nie powstały, a gdzieś indziej powstały. Chcę państwu powiedzieć, że to była świetna decyzja, że nie było takiego hura optymizmu, bo te samorządy, które ja obserwowałem, które w tym najgorszym czasie, bo obecnie jest najgorszy czas na budowanie tego typu domów, bo one są po prostu najdroższe, i później przerzucenie tych wysokich kosztów na ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na kredyt, to jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć wpuszczenie w malinę, ale to mogłoby być spowodowanie, że ludzie, którzy dzisiaj nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie, byliby doprowadzeni do tego, że płaciliby po 1500 zł czynszu i jeszcze na dodatek nie doszliby do własności. Czyli stworzenie systemu, który kompletnie w mojej ocenie nie ma sensu. Ja chciałbym doprowadzić do tego, że w Gostyniu powstają takie mieszkania, że mieszkańcy nie muszą płacić aż tak wysokiego czynszu i po kilkudziesięciu latach jednak dojdą do własności, bo wtedy też będą inaczej dbać o takie mieszkanie, o samozagospodarowanie terenów przyległych i tak dalej. Tak to wygląda dzisiaj z naszej perspektywy. Dziękuję bardzo. Pan radny Czajka jeszcze. Bardzo dobry temat pan burmistrz wywołał, ponieważ no mówię, branża finansowa dla mnie jest znana, stąd osoby, które do mnie przychodzą, pytają właśnie, czy gmina przystąpi do Mieszkania Plus, teraz Czynsz Plus, ponieważ no sam wiem, jakie są problemy mieszkańców, dla tych mieszkańców
Jeśli państwo dofinansowałoby wybudowanie takiego mieszkania, gmina dałaby grunt, to mieszkańcy byli bardzo zadowoleni. Stąd moje pytanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Zapytania i wnioski mieszkańców. Czy jest ktoś z mieszkańców? Chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwał. I uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Bardzo proszę panią naczelnik o przedstawienie Aldonę Grześkowiak-Węglarz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Na podstawie przepisów ustawodawczych Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje. Przyjmuje się po konsultacjach program współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w przepisach prawnych. Szanowni państwo, na komisjach program został z państwem omówiony. W związku z tym przyjęcie uznaje się tej uchwały za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 43 przez 556 przez 18 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dwudziestu radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, który przedstawi pani naczelnik Aldona Grześkowiak. Bardzo proszę. Szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu. Uchwała mówi, co następuje. Na podstawie przepisów oczywiście ustawodawczych z dniem 31 października 2018 roku dokonuje się likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy ulicy Polnej 72. Należności i zobowiązania Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu przejmuje Dzienny Dom Senior Plus w Gostyniu. Majątek Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu przeznacza się na majątek Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gostynia. Ta uchwała również została państwu szeroko omówiona na komisjach, zatem uznaje się przyjęcie tej uchwały za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 43 przez 557 przez 18? W sprawie likwidacji jednostki budżetowej Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu. Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały i bardzo proszę panią naczelnik o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, konsekwencją naszej przed chwilą podjętej przez państwa uchwały jest kolejna uchwała w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu oraz nadania tej jednostce statutu. Na podstawie przepisów ustawodawczych i wykonawczych z dniem 1 listopada 2018 roku tworzy się Dzienny Dom Senior Plus w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy ulicy Polnej 72A. Dzienny Dom Senior Plus w Gostyniu jest jednostką budżetową gminy Gostyń. Terenem działania Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu jest gmina Gostyń.
Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu określa statut stanowiący załącznik do niniejszych uchwał. Majątek Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu stanowi mienie przekazane tej jednostce przez Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu. Ta uchwała również została Państwu szeroko omówiona, zatem przyjęcie tej uchwały uznaje się za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 43/558/18 w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior Plus w Gostyniu oraz nadania tej jednostce statutu? Proszę o podniesienie ręki.21 osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnej uchwały. Bardzo proszę Panią Naczelnik znowu o zaprezentowanie. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Plus, a więc tym domu, który będzie funkcjonował już z dniem 1 listopada 2018 roku. Na podstawie przepisów ustawodawczych paragraf pierwszy mówi tej uchwały, iż ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Plus w Gostyniu, jak wspomniałam, od dnia 1 listopada 2018 roku, które mieszczą się w załączniku do niniejszej uchwały. Z tym załącznikiem i również zasady odpłatności były również szeroko Państwu omówione. Zatem jak najbardziej jako kolejny krok tworzenia tego nowego domu przyjęcie tej uchwały uznaje się za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Pan Radny Rogala. Ja mam takie pytanie do Pani Naczelnik, po prostu w związku z tym powołaniem domu senior. Będą podpisane deklaracje przez osoby starsze, które chcą korzystać z tego, tak? Pierwsze pytanie to brzmi tak. Na jak długo będą podpisywane te deklaracje? No, chodzi mi o czas okres. Rok, pół roku, miesiąc. Szanowni Państwo, jak gdyby wchodzimy tu już w aspekt prawny, myślę, że ewentualnie pan mecenas na pewno doda, nie ma deklaracji. To są po prostu decyzje administracyjne kierownika MGOPS-u, tak? I decyzja administracyjna w tym momencie będzie podjęta. Oczywiście w każdej chwili ta decyzja może być cofnięta w momencie, kiedy uczestnik nie będzie już chciał uczestniczyć. My jesteśmy objęci programem Senior Plus, który, przypominam Państwu, wymaga, że liczba, która uczestników i na to otrzymaliśmy, tworząc jak gdyby ten dom, Dzienny Dom Senior Plus, to jest 50 uczestników, tak? Więc tak jak mówię, uwarunkowane to jest aspektem prawnym, decyzją administracyjną kierownika MGOPS-u. Ta decyzja w każdej chwili może być cofnięta na zasadzie deklaracji uczestnika, tak? Czyli my go nie zobowiązujemy na jakiś czasokres konkretny, rok, dwa, trzy, tylko on deklaruje swoją wolę i jest to decyzja administracyjna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 43/559/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Plus w Gostyniu? Proszę o podniesienie ręki. 21 osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu wraz z autopoprawką panią skarbnik gminy Hannę Marcinkowską. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową był omawiany na wszystkich komisjach. Dzisiaj trafiła do Państwa autopoprawka, którą w tej chwili przedstawię. Zakłada ona zmianę
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, zwiększenie budżetu o 66 tysięcy. Są to środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu Razem Bezpieczniej. Proponowane zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia środków na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania. Następnie zmniejszenie środków z odszkodowań za nabyte nieruchomości i zwiększenie planu wydatków, już tak jak mówiłam wcześniej, o 66 tysięcy na realizację programu Razem Bezpieczniej. Ostatnia część autopoprawki to przeniesienia środków w ramach budżetu. Punkt pierwszy dotyczy przeniesienia środków w ramach Funduszu Sołeckiego i Sołectwa Stary Gostyń. Od punktu drugiego do punktu 11 są to zmiany związane z przekazaniem środków do poszczególnych jednostek oświatowych na nagrody, wynagrodzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. I ostatnia zmiana w punkcie 12, jeśli chodzi o przeniesienia, dotyczy zwiększenia środków na dowożenie uczniów do szkół w zadaniu usługi transportowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. A jest pan radny Dorsz. Bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać o to dofinansowanie do ogrzewania ekologicznego. Czy zwiększenie tych środków wynikało z jakiejś dużej kolejki w tym zakresie? Jaki jest harmonogram przyznawania tych środków? Czy jest więcej oczekujących, czy więcej środków było? Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o środki przeznaczone na wymianę pieców, to bodaj nie jestem pewien, nie ma tutaj akurat pana Sobkowiaka, ale chyba na ten rok mieliśmy już 150 tysięcy i zostało to wykorzystane. Zostało ledwie kilka tysięcy, stąd ta zmiana, bo no myślę, że jeżeli chodzi o walkę ze smogiem, to nie powinniśmy oszczędzać, a gdybyśmy nie zwiększyli w tej chwili tych środków, to na pewno do końca roku by zabrakło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przejdziemy do przegłosowania najpierw autopoprawki. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta. Teraz mamy oczywiście głosowanie jawne i imienne. Karty do głosowania zostały rozdane i przejdziemy do przegłosowania uchwały wraz z poprawką. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 43 przez 560 przez 18 wraz z autopoprawką zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Gostyń. Proszę o przedstawienie projektu przewodniczącego Komisji Statutowej pana radnego Mikołaja Jackowiaka. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedstawiliśmy jako Komisja Statutowa państwu projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Gostyń i na podstawie odpowiednich przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmianę uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie statutu gminy Gostyń. Uchwała nr 325 przez 2002 z późniejszymi zmianami, przyjmując brzmienie statutu, które państwo dostali na komisjach, mogli się z nimi zapoznać. Uzasadnienie do tej uchwały w związku z nowelizacją ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada zobowiązana jest do uchwalenia nowego statutu gminy. Rada Miejska na sesji w dniu 22 marca 2018 roku
uchwałą numer 37/485/2018 powołała Komisję Statutową do opracowania nowego statutu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i organizacyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 43/561/18 w sprawie zmiany statutu gminy Gostyń? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, który dotyczy sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za trzeci kwartał 2018 rok. I przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu porządku. Odpowiedzi burmistrza Gostynia na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pan radny Czajka, bardzo proszę. Panie burmistrzu, na ostatniej sesji, gdy mówiliśmy o otwarciu boiska, zapytałem, czy nasze boisko otwarte po remoncie jest bezpieczne. Mam od pana dyrektora informację, że monitoring jest. Jednocześnie zwracam się z wnioskiem, żeby przy kolejnych... Tak, stawiam. Tak, żeby przy kolejnych inwestycjach, gdy będziemy ze środków zewnętrznych czy własnych robić dość duże inwestycje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dbanie o majątek gminy, żeby również pomyśleć o profesjonalnym zabezpieczeniu, czy powstających jakichś tam terenów zieleni, czy remontowanych w przyszłości dalszej części terenów osiru, no ponieważ uważam, że na bezpieczeństwu nie powinniśmy oszczędzać. Wierzę, że taka jedna kamera, która jest na osirze, będzie bezpieczna, ale gdyby było więcej, czulibyśmy się bezpieczniej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne głosy i wnioski. I może na początek poproszę panią radną Elżbietę Śląską, przewodniczącą Społecznej Komisji Mieszkaniowej, o przedstawienie krótkiej informacji na temat zasobu mieszkaniowego gminy Gostyń w okresie od maja 2018 do października 2018. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja pozwoliłam sobie na koniec kadencji przedstawić w krótkim zarysie zasoby gminy i one są od września, a Wydział Gospodarki Komunalnej od maja dał mi taką krótką informację. Więc ogólnie chodzi tutaj o zadłużenie najemców. Niestety to zadłużenie się zwiększyło w stosunku do zeszłego roku, do października 2017. I dam tylko kilka przykładów. I tak, jeżeli chodzi o należność główna, zadłużenie wynosiło w zeszłym roku 694 tysiące, nie będę tam dalszych cyferek wymieniać, w tym roku 772 tysiące. Lokale użytkowe i garaże, analogicznie będę wymieniać, 36 235, tu jest mniej w stosunku do zeszłego roku 14 819. Lokale mieszkalne. Zadłużenie 736 tysięcy, 679 tysięcy. Socjalne, tu się zmniejszyło, bo było 6 679, teraz już jest zwiększone 41 tysięcy. Lokale bezumowne 264 tysiące,
na 196 w stosunku 196 i lokale komunalne 465 tysięcy 441 tysięcy. Ponadto gmina posiada 202 lokale w budynkach gminnych i wspólnotach mieszkaniowych. Są to dane na koniec września tego roku. Mieszkań socjalnych mamy 23, 18 najemców nie mają podpisanej umowy na najem lokalu mieszkalnego, między innymi z uwagi na przekroczenie kryteriów dochodowych. Jeżeli chodzi o wnioski, to stan na wrzesień wpłynęły 3 wnioski o zamianę lokali, jeden wniosek rozpatrzony pozytywnie, pozostałe zostały odmownie załatwione z uwagi na brak lokali zamiennych lub istniejące zadłużenie względem gminy. 18 wniosków o przedłużeniu umowy na lokal socjalny, umowa czasowa na okres od pół roku do roku, podpisana została z 10 najemcami, pozostałe wnioski rozpatrzono negatywnie. Na dzień 31 wrzesień tego roku na lokal socjalny oczekują 2 rodziny, na lokal mieszkalny również 2 rodziny. I zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu terminy wniosków, jak już wcześniej wspominałam, miały być 2 razy do roku i zgodnie z tą uchwałą, którą żeśmy podejmowały, tak jest, zawsze było rok, jeden raz w roku, teraz mamy 2 razy w roku. Od 1 do 30 kwietnia składanie wniosków i od 1 do 31 października. W chwili obecnej wpływają wnioski o przydział lokali i na dzień 9 października wpłynęły do urzędu 10 wniosków wpłynęło o najem mieszkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Czy ktoś jeszcze w punkcie wolne głosy i wnioski. Pan Andrzej Rogala, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Pytanie do naczelnika koniecznego, bo widzę, że jest obecny. Panie naczelniku, problem, który zgłaszali mieszkańcy ulicy Polnej, powinien być panu znany. Chodzi o przesunięcie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju tam od skrzyżowania ulicy Leśnej z Polną. Oni wyrażali, nie zgadzali się z tą decyzją po prostu. Naczelnik powiedział, czy tam ktoś z urzędu, że będzie wizja lokalna. Mieszkańcy nie zostali powiadomieni, że nie wiedzą, czy takowa wizja była, czy nie. I dalej po prostu wnoszą i upierają się przy tym, żeby ten znak wrócił na swoje miejsce, ponieważ uważają, że to grozi bezpieczeństwo dla nich, po prostu wyjeżdżając ze swoich posesji, włączając się do ruchu. Dziękuję. Pan naczelnik, tak, odpowie od razu? Bardzo proszę. Powyższy wniosek został przedłożony na Komisji Bezpieczeństwa. Komisja stwierdziła, że nieodzowna będzie tam wizja w terenie, jednakże tej wizji jeszcze nie było, dlatego tej decyzji jeszcze nie podjęto. Myślę, że zwrócę się do przewodniczącego komisji, pana Grzegorza Majera, o spowodowanie, aby taka wizja w terenie odbyła się w miarę jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Pan radny Rogala jeszcze, tak? Proszę. Dopóki jest naczelnik konieczny, ponieważ to kiedyś też namową czy rozmową z kierowcami, którzy dojeżdżają autobusami dowożąc nasze dzieci na basen, jadą ulicą Leśną i skręcają później w kierunku basenu, tam po prostu był znak, który ograniczał, uniemożliwiał im wjazd na raz. Tylko po prostu by musiała być czołówka z drzewem. Odpowiedź dyrektora Majera otrzymaliśmy, że ten znak będzie przesunięty. Prawdopodobnie ten znak został przesunięty, ale o zbyt małą odległość, że kierowcy dalej mają ten sam problem, że jadąc z ulicy Podleśnej muszą, jak to mówią, określają, brać go na 2 razy, bo inaczej się tego nie da, więc nie wiem, jaki był sens tego. Po prostu ewentualnie bym prosił zainterweniować tą sprawę, wyjaśnić, ponieważ oni dalej zgłaszają, że po prostu mają z tym skrętem, lewoskrętem z ulicy Leśnej tam w ulicę Sportową, nie ulicę Sportową, tylko Starogostyńską problem. Przekażemy tą informację. Dziękuję bardzo. Pani radna w tym temacie? To momencik, to w takim razie pan radny Czajka. Tak, mając pana naczelnika, chciałem zapytać, bo
W końcu rusza remont przejazdu na ulicy Lipowej. Wiemy, że drogowcy, wczoraj na komisji pan burmistrz przekazał, że wchodzą 22 października. Pytanie, 1 listopada tuż, tuż. Pytanie, czy można poprosić drogowców, aby weszli po tym święcie 1 listopada, bo każdy z nas będzie jeździł, uczestniczył. I pytanie, jak będzie objazd dla mieszkańców wyznaczony? Niestety nie jest to kwestia drogowców, aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie tutaj uzgodnienia nasze, czyli gminy Gostyń wraz z PKP. PKP poinformowało nas, że jedynym terminem dogodnym dla nich jest 22 października i dlatego ten termin został też ustalony. Myślę, że zależy nam najbardziej na tym, aby ten przejazd został wykonany i przesunięcie tego terminu mogło powodować tylko to, że te prace mogłyby nie być wykonane w bieżącym roku. Dlatego też nie braliśmy tego pod uwagę. 22 października jest dniem rozpoczęcia tych prac. Potrwają one około 2-3 tygodni. I tutaj musimy o tym pamiętać. No niestety akurat będzie to w tym okresie 1 listopada. Jednak staraliśmy się w jakiś sposób wykonać te prace wcześniej wraz z PKP, albo też później, jednak nie otrzymaliśmy takiej zgody, także niestety, ale musi być to wykonywane tylko i wyłącznie w tym terminie. Jeżeli chodzi o organizację ruchu, jest ona dokładnie ustalona, będą ustalone zgodnie z schematem organizacji ruchu, który został wcześniej przygotowany, przedstawiony PKP i będzie on dokładnie kierował, po prostu będzie blokował całkowicie ruch tym przejazdem kolejowym. Będziemy mieli tutaj przejazd w lewo lub w prawo, a organizacja ruchu generalnie jest skierowana tylko i wyłącznie do podmiotów, które funkcjonują przy ulicy Lipowej i też takie informacje poszły, zostały wysłane do wszystkich tych podmiotów. Proszę bardzo, pan radny. To bardzo mój wniosek, żeby wydział zwrócił się do policji z prośbą w tym okresie 3 tygodni o wsparcie mieszkańców przy dowozach do szkół, przy głównych skrzyżowaniach. Te informacje też już poszły, także tutaj policja również została poinformowana. Myślę, że tutaj będziemy też analizować i starać się wykonywać te wszystkie zabiegi, jeżeli chodzi pod względem organizacji ruchu w takich godzinach, które będą one niezbędne. Myślę, że tutaj akurat no, najważniejsze dla nas jest wykonanie tych prac. Musimy się jednak zdać sobie sprawę z tego, że te utrudnienia będą niemożliwe. Dziękuję bardzo. Pani radna Śląska, później pan radny Kędziora. Jerzy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja w 2016-2017 roku składałam wniosek na temat remontu schodów na Górze Zamkowej od strony kartingu. I zawsze dostawałam odpowiedź, że będzie brany pod uwagę przy formowaniu budżetu. Więc składam po raz trzeci. Być może nowa rada przychyli się do tego wniosku o remont schodów na Górze Zamkowej. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze przepraszam. Mam pytanie teraz do pana burmistrza Skorupskiego. Jak wygląda realizacja karty seniora, fachowca i bransoletki? Czy te podmioty, mało że zwiększyła się liczba chyba osób, ale jakie podmioty jeszcze doszły do tych zniżek? Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, szanowna Pani Radna, w tej chwili mamy wydanych 571 kart seniora, czyli liczba tych kart, które zaczynaliśmy, bardzo wzrosła. Mamy też pomysł na przyszły rok w jakiś sposób jeszcze bardziej rozpropagować, bo ludzie, powiem szczerze, no starsi ludzie niekoniecznie sięgają do internetu czy czytają gazety, stąd też ta informacja jest, no bardzo powoli dociera, ale dociera, bo te informacje się pojawiają. Widać, że liczba osób, które posiada kartę seniora i chce korzystać, rośnie. W tym miesiącu zrobiliśmy takie podsumowanie, jak to wygląda, jak kwestia wykorzystania karty wygląda u różnych podmiotów. Według opinii samych podmiotów, które przystąpiły do karty seniora, w większości jest bardzo pozytywnie ocenione. Wyjątek to kwestie związane z taksówkami. Tutaj taksówkarz wypowiedział się, że
no, on nie widzi takiej potrzeby, nikt nie z tych osób, które przepraszam bardzo, które korzysta z taksówki, tej karty seniora nie wykorzystuje, być może dlatego, że mamy darmową komunikację miejską. Przepraszam bardzo. Mamy obecnie... Może pomóc? Nie, ja traktuję, że pan Andrzej Czupryński zrobił po prostu odpowiednie tło muzyczne do tego, co mówię. Wzruszył się może. Śpiewać nie będę, głos dzisiaj szczególnie szwankuje. Nie, okej. Jeżeli chodzi właśnie o kartę seniora, staramy się poszerzać jeszcze bardziej dalej, nie, jeżeli chodzi o kwestię tych osób, które chciałyby przystąpić do programu. W tej chwili gabinet podologiczny jest, przystąpił w ciągu ostatnich dni właściwie. Teraz przygotowujemy tylko, żeby wręczyć mu uroczyście naklejkę. Natomiast jeżeli chodzi o inne, ja tak skrótowo powiem, bransoletka życia, wydanych 28 bransoletek. No, po ostatnich wydarzeniach na osiedlu Tysiąclecia widać, że te bransoletki są potrzebne. Nie wszędzie listonosz dotrze na czas. Bransoletki życia są konieczne. Chcemy zwiększyć zakres ich w przyszłym roku. Też zastanawiamy się nad kwestią, mamy różne propozycje, współpracujemy z Radą Seniorów i tu z Rady Seniorów przyszła też propozycja, żeby rozważyć szerszy zakres stosowania bransoletek życia. Ja w tej chwili nie będę zanudzał szczegółami. Jeżeli chodzi o program Fachowiec, myślę, że świetny pomysł, ponieważ koszty, które my mamy, to jest niecałe 2000, natomiast ilość wykonanych usług jest szeroka. Począwszy od pomocy w zamontowaniu karniszy, poprzez wymianę bezpiecznika, syfonu, kranu i tym podobne rzeczy. Tę listę mamy, poprosiłem, mogę pani radnej na piśmie to przedstawić na przyszły tydzień, bo o takie zestawienie poprosiliśmy chyba tydzień czy dwa temu. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jędrzej Kędziora. Szanowni Państwo, mam pytanie do pana burmistrza. Czy powiat partycypował w kosztach modernizacji stadionu? I pytanie drugie. Chciałbym wykorzystać obecność pana dyrektora na ostatniej sesji OSIR-u. Chciałbym, zapytałem o co się dzieje, jeżeli chodzi o stadion, tak? Czy już jest przetarg? Czy coś się dzieje? Czy może coś się ruszyło w tej kwestii? Przyspieszyliśmy coś? Czy już się dzieje? Czy... Mamy już szczegółowe opracowanie, co chcemy zrobić, bo pamiętacie Państwo, że zresztą też na tej sali kilkukrotnie odbyła się dyskusja, czy budujemy w przyszłości to zadaszenie, czy nie. A to miało znaczenie, trzeba było podjąć decyzję, czy w przyszłości powstanie zadaszenie, wtedy będziemy montować inne oświetlenie lub wcale nie będziemy montować oświetlenia, czy decydujemy się, że to boisko już przyszłościowo będzie bez zadaszenia i wtedy wybudujemy podobne oświetlenie jak w przypadku bieżni. I to drugie rozwiązanie będzie wdrożone w życie i przetarg będzie ogłoszony lada chwila. Mamy czas bodajże do końca czerwca przyszłego roku do zakończenia całości tych prac związanych ze stadionem. I chcę, może nie chcę mówić o tym, kto nam nie pomógł w budowie stadionu, ale chcę jeszcze raz wymienić te instytucje, które właśnie nam pomogły. Bo oprócz tego, że my przekazujemy kilka milionów złotych, to pomogło nam województwo wielkopolskie w przypadku bieżni, bo tam był taki program dofinansowania tych lekkoatletycznych obiektów, więc na bieżnie województwo wielkopolskie dołożyło bodajże 300 tysięcy złotych i pomogło nam Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 2 milionów złotych, milion na bieżnie i ten kompleks lekkoatletyczny, a drugi milion na budowę boiska sportowego. I tyle, nikt więcej nam nie pomógł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę pan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Kruk. Szanowni Państwo, ja tu na początku pan burmistrz mówił o likwidacji spowalniaczy na Górnej chyba. Ja bym też prosił, u nas na ulicy Kwiatowej jest też spowalniacz i on bardzo, bardzo utrudnia właśnie poruszanie się sprzętu rolniczego i samochodów ciężarowych tam do firmy, która tam produkuje paszę. Być może
można by go obniżyć. Teraz w związku z tym powstawaniem Dino, być może by go można obniżyć na wysokość gdzieś wjazdu do cmentarza, co by pozwalało też spowalniać przy dojeździe do krzyżówki tego wyjazdu, albo likwidację po prostu, bo to jest tak uciążliwe. Ja przypomnę, że Rada Sołecka była przeciwna postawieniu tego spowalniacza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana radnego Romana Glurę. Szanowni Państwo, ostatnio tutaj widzieliśmy, zostało wyremontowane to przejście między ulicą Robotniczą a Wilową. To rzeczywiście bardzo ładnie wygląda. Jest jednak prośba starszych mieszkańców. Chodzi o uzupełnienie może tego remontu. To przejście jest dość strome. Te płyty okazuje się, że są dość śliskie i jest prośba i taki wniosek składam o poręcz, nie? Dla osób starszych. Jest tam dość szeroko. Myślę, że tak po środku by się zmieściło i ta prośba myślę, że jest uzasadniona tutaj. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana radnego Wojtkowiaka. Później pani radna Śląska. Ja mam tutaj pytanie do pana wiceburmistrza w związku ze zmianą okręgu do głosowania z domu dziennego pobytu na przedszkole numer 5 do mieszkańców się zalecia, żeby pojawiły się jakieś stosowne informacje w mediach, nie? Bo mieszkańcy nie wszyscy wiedzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Śląska. Ja mam prośbę. Ulica Energetyka. Wysokie topole rosną i przy jednej z nich stoi lampa i gałęzie całkowicie zasłaniają tą lampę. Ja bym prosiła o przycięcie tych gałęzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu, 10. Podsumowanie kadencji 2014-2018. Mijają 4 lata 7. kadencji Rady Miejskiej w Gostyniu. W czasie kadencji 2014-2018 odbyły się 43 sesje Rady Miejskiej, w tym 10 sesji nadzwyczajnych. Zwołana została również jedna sesja uroczysta z okazji 25-lecia gostyńskiego samorządu w maju 2015 roku. Łącznie z sesją 11 października 2018 roku Rada podjęła 561 uchwał. Przed sesjami zwyczajnymi radni spotykali się podczas posiedzeń komisji w celu przedyskutowania oraz wyrażenia opinii na temat projektów uchwał będących przedmiotem sesji. Komisja rewizyjna spotykała się 14 razy. Pozostałe komisje to jest Komisja Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Planowania, Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji spotykały się po 31 razy. Odbyły się również 2 posiedzenia Komisji Statutowej. W zależności od potrzeb i spraw do rozwiązania radni spotykali się kilkakrotnie w sali posiedzeń ratusza oraz biurze Rady Miejskiej. Duża aktywność oraz wysoka frekwencja na komisjach i sesjach Rady Miejskiej świadczyła o dużym zaangażowaniu radnych w 7. kadencji. 10 radnych było obecnych na wszystkich sesjach. 7 radnych miało nieobecność na jednej sesji. 4 radnych było nieobecnych na 2 sesjach. W trakcie trwania kadencji nastąpiło w Radzie Miejskiej kilka zmian personalnych. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć świętej pamięci kolegę Leszka Dworczaka, byłego naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, wiceburmistrza Gostynia oraz radnego 6. i 7. kadencji Rady Miejskiej, który do końca swoich sił aktywnie pracował na rzecz naszego samorządu oraz którego zasługą było wiele inwestycji, przede wszystkim na osiedlu Głogówko. Niech pozostanie w naszej pamięci. W 2016 roku w Radzie Miejskiej zasiadł radny Krzysztof Mazurek, natomiast w 2017 roku radny Roman Glura.
Nastąpiła również zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej wynikające z rezygnacji z mandatu radnego przez pana Grzegorza Skorupskiego, obecnego wiceburmistrza miasta Gostynia. Gmina wykonała wiele ważnych zadań, na które czekali mieszkańcy, a o osiągnięciach kadencji szczegółowo informowano na sesjach Rady Miejskiej. Radni wykazali się dużą aktywnością. Rada bardzo sprawnie podejmowała decyzje. Spory, jeśli były, były konstruktywne i dotyczyły głównie kierunków inwestowania i rozwoju gminy Gostyń. W czasie trwania kadencji współpraca z Urzędem Miejskim, jego kierownictwem, pracownikami, instytucjami i organizacjami gminy, sołectwami oraz radami osiedlowymi była na bardzo dobrym poziomie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym siódmej kadencji Rady Miejskiej w Gostyniu za poświęcenie i zaangażowanie oraz trud wynikający z pracy w Radzie oraz wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej gminy. Podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Miejskiego w Gostyniu, a w szczególności kierownictwa. Burmistrza Jerzego Kulaka, zastępcy burmistrza Grzegorza Skorupskiego, sekretarza gminy Renaty Ignasiak i skarbnika gminy pani Hanny Marcinkowskiej oraz naczelników wydziałów. Dziękuję także kierownikom jednostek organizacyjnych za wniesiony wkład w funkcjonowanie oraz rozwój placówek, nad którymi sprawują pieczę. Nie sposób nie wspomnieć przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, którym dziękuję za działalność na rzecz społeczności wiejskich oraz osiedlowych. Chciałbym również serdecznie podziękować mieszkańcom uczestniczącym i nie tylko w sesjach za cenne uwagi i wskazówki, które były niezmiernie pomocne nam wszystkim w podejmowaniu trafnych decyzji, które również przyczyniły się do tego, że gmina Gostyń pięknieje. Chciałbym życzyć sobie oraz całemu społeczeństwu, aby ten kierunek nadal był kontynuowany. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. A teraz chciałbym poprosić pana burmistrza o wspólne wręczenie podziękowań, a w związku z tym, że kadencja nasza kończy się w roku 2018 i jest to okrągła rocznica 100 lat odzyskania niepodległości, o wręczenie również pamiątkowych medali. Pan radny Hieronim Andrzejewski. Pan radny Tomasz Partkowiak.
pan radny Maciej Czajka. Bardzo proszę o spokój i ciszę. Pan radny Andrzej Czupryński. Andrzej Dorsz. Pan radny Roman Glura. Mikołaj Jackowiak. Pan radny Jarosław Juskowiak. Pan radny Paweł Koncewicz. Pan radny Eugeniusz Kruk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyni. Pan radny Wiesław Leśniak. Pan radny Marcin Maciejewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyni. Mateusz Matysiak.
pan radny Krzysztof Mazurek. Pan radny Andrzej Rogala. Pan radny Karol Stefaniak. Pan radny Henryk Urbaniak. Pan radny Krzysztof Wojtkowiak. Pan burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. Pan Grzegorz Skorupski, zastępca burmistrza Gostynia. Pani sekretarz gminy Gostyń Renata Ignasiak. Pani Hanna Marcinkowska, skarbnik gminy Gostyń. I Mirosław Żywicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyni. Na koniec powiem, że i zaproszę po zakończeniu sesji, serdecznie zapraszam wszystkich radnych i kierownictwo Urzędu Miejskiego do sali ślubów. I przechodzimy do ostatniego punktu
ostatniej naszej sesji w tej kadencji. No muszę wypowiedzieć te znamienne słowa. Zamykam 40. sesję Rady Miejskiej w Gostyniu. Dziękuję wszystkim bardzo.